Cześć. Dzisiaj to wam powiem, co zrobić, a czego nie robić, jeżeli będziecie świadkami zdarzenia, że ktoś ma padaczkę. Więc tak, czego przede wszystkim nie robić. Jeżeli ktoś ma konwulsję i się trzęsie na ziemi leży, nie łapać za ręce, za nogi i broń Boże nie polewać zimną wodą. Co robić? Najlepiej podejść do takiego człowieka, przewrócić go na bok, na prawą stronę lekko i coś pod głowę miękkiego położyć. Na pewno coś miękkiego, ja wiem. Damską torebkę, może jakiś samochód będzie, ktoś ma jakiś koc, ręcznik, kawałek czegoś. Położyć pod głowę i broń Boże nic nie wsadzać w zęby. Jak będzie się trząs, będzie i nawet ugryzie sobie dolną wargę, czy górną wargę, czy język i krew będzie leciała. Nic nie wkładać w zęby, żadnych kluczy, żadnych tam nie wiem czego, portfeli czy czegoś. Jeżeli atak będzie trwał dłużej niż 2-3 minuty, wzywać pogotowie. Jak najszybciej wzywać pogotowie, bo atak czasami trwa 2-3 minuty i już jest za chwilę po. Człowiek już dojdzie pomalutku będzie dochodził do siebie. Ewentualnie można odwieźć takie do domu czy do lekarza, jak ma samochód. Ale pogotowie zawołać po 2-3 minutach. Także, żeby się sam uspokoił. I pamiętajcie, żadnej wody nie polewać, nie łapać za nogi, za ręce, żeby się nie trząsł i coś miękkiego położyć pod głowę i przewrócić lekko na prawy bok najlepiej. Żeby nie blokować serca, dlatego nie na lewy. To życzę powodzenia, trzymcie się i trzymcie się, ok. To na razie, cześć.